Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: stań tu na środku. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. W tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii według świętego Marka ukryta jest ironia. Na pytanie Jezusa, co wolno w szabat, uczynić coś dobrego czy coś złego, życie ocalić czy zabić, faryzeusze wymownie milczą, chociaż wcześniej ich usta były pełne oskarżeń o łamanie szabatu przez chrystusowych uczniów. Za chwilę oni sami udadzą się na naradę, podczas której będą się zastanawiać, jak zabić Jezusa, chociaż i tego nie wolno robić w szabat. Sami łamią spoczynek szabatu, a zarzucają to innym. Na tym polega faryzeizm, na wytykaniu grzechów innym, chociaż samemu popełnia się o wiele większe grzechy. Kiedy następnym razem będziesz widział drzazgę w oku drugiego człowieka, zastanów się, czy w twoim oku nie tkwi cała belka. Najpierw usuń całe zło z własnego serca, a dopiero potem idź z pomocą innym. Druga nauka, jaka płynie z tej dzisiejszej dobrej nowiny, jest taka, że zły zawsze będzie widział zło, choćby nawet patrzył na dobro. Taka jest przewrotna natura każdego człowieka zranionego grzechem. Bądźmy ostrożni w ocenianiu i potępianiu innych. Szukajmy dobra i za nim podążajmy, a sami wystrzegajmy się zła i nikogo pochopnie nie podejrzewajmy, nie oskarżajmy i nie potępiajmy.